Ja nie mówię, że to była jakaś zajebista gra, bo to raczej nie była. I mam nadzieję, że będą mieli jajca, bo na przykład popatrzcie na jego ryj. A teraz oni zrobią remake, który będzie działał tak samo, jak 20-letnia gra i się okaże, że w sumie będzie nudna. To u mnie się taka lampka zapala, że... I to było takie... Dobra, obejrzymy to, bo nie, naprawdę tego nie widziałem. THQ Nordic, let's go. Czy music? O. Enough! Send him in! O, go to też po angielsku. No, po angielsku. Nie lubię takich półsekundowych ucinków, bo ja nie widzę, co się dzieje. Ja nie jestem zoomerem. Welcome to the Valley of Mines, an immense penal colony. For the war against the orcs, the only undefeated enemies of the Kingdom of Myrtana, the king needed ore to supply his armies. So every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced to... Ej to... Pamiętajcie, chłopaki, jak kopiecie rudę, to na dwa kilofy. ...or mines of Corinnes. To make it impossible for them to escape, the king sent out his best magicians to create a magical barrier. No tylko to jest intro dosłownie Gotika, tak? Oni przedstawiają intro Gotika. ...around the entire valley. But something disturbed the creation of the barrier, trapping everyone inside. Sleeper. The convicts revolted and took everyone inside. The convicts revolted... O, to okropnie wygląda. Bo to jest takie no flavor. To jest takie lody bez smaku. Kartofle bez soli. Rozumiesz? W Gotiku każda postać była jakaś brzydka, jakiś... To miało takie mięcho. Ja nie mówię, że to była jakaś zajebista gra, bo raczej nie była. Ale jakby... To jest takie bland as fuck. To mi się nie podoba absolutnie. ...vaulted and took control of the colony. They divided into three camps. The old camp is satisfied with the current situation. As long... Animacja identyko, jak w jedynce. Oglądasz to i przypominasz sobie, że może te animacje w Amy and, nie były takie złe? Znaczy nie, no ty, ja tam... Zobaczymy. W Gotiku animacje też nie były król. Mi się wydaje, że w Gotiku najważniejszy będzie jakby klimacik, żeby był. Bo chodziło o to, że on był taki swojski. Że czułeś, że to jest jakby... To był otwarty świat niby, ale on był taki ciasny. O to chodziło z tą barierą, że on był ciasny. Wiedziałeś, że jesteś w więzieniu. I te kampy miały swój jakby vibe i jakby czułeś, że jest hierarchia. Ale właśnie o to chodzi, że może tak być, że ona była... Ta gra była wtedy zajebista, bo ona pokazywała rzeczy, której nikt nie zrobił. A teraz oni zrobią remake, który będzie działał tak samo, jak 20-letnia kurwa gra. I się okaże, że w sumie będzie nudna, bo już kurwa przez 20 lat wymyśliliśmy, wiesz. As long as they deliver the ore, the king supplies them with everything they need. The new camp, however, thinks they can use the ore. I mam nadzieję, że będą mieli jajca, bo na przykład pamiętam, że w starym Gotiku działało to tak, że nie było kobiet, to byli więźniowie, wszystko faceci. Gomez, tak? On wymieniał rudę dosłownie za narkotyki, za dupy i za jedzenie i alkohol. Coś jak w Kotorze, chociaż tam bardziej dungeony były. To blow up the barrier. And then there is the sect from the swamp. They believe that a mysterious new deity will free them from their prison. Thus begins your journey in the open world of the Valley of Mines. Creating Gothic Remake, we focus on the four pillars that we consider the core of the series. Simulation, we focus on the four... Popatrzcie na jego ryj. To wygląda źle dla mnie. On fajnie wygląda, charakterystycznie. Ja mam nadzieję, że to jest footage, który oni spowolnili do 50% i dlatego tak to wygląda. Four pillars that we consider the core of the series. Bo to jest 40 FPS-ów może, więc jakby, wiesz, to też jakby trochę mnie... Simulation of a living world, exploration, story, and combat. Like the original 2001 title, Gothic Remake is set on creating an immersive and realistic world. Enjoy a complex life simulation on a scale hardly ever seen before in a video game. During the day, the inhabitants of the colony carry out a variety of activities. No i o tym mówiłem, że fajnie, że to symuluje życie, ale jak ktoś się tym chwali, że świat symuluje życie, to u mnie się taka lampka zapala, że to jest tak jak się chwalić, że ma się dobry setup do dźwięku, jak się chce nagrywać piosenki. To jakby w założeniu tak powinno być. While nature, rich in all its diversity, lives out its own rhythm. All this gives the impression that this world can exist without the player.
I znowu, wszystko to daje wrażenie, że ten świat mógłby nie mógłby istnieć bez gracza. I to jest słowo w słowo coś, co już nie jeden recenzent powiedział. Ja czuję niepokój, jak to słyszę. Bo mam wrażenie, że ktoś specjalnie, jakby AI celowo używa tych tekstów. Ktoś wpisał do czatu GPT, napisz mi do trailera tekst, ale tak, żeby jakby użyć wszystkich tych takich zapewnień o tych wszystkich rzeczach, co ludzie najbardziej krytykują. I czat GPT znalazł krytyków dobrych, nie? I oni powiedzieli, że to i to i to i to i on teraz o tym mówi. Tak mnie to... Wiesz, gram teraz na nowo RDR 2 i tak rozumiem symulowanie życia, zakładam, że będzie tak samo. Właśnie, a w Gothiku nie było tak samo. Nie tak jak w RDR. Explore the colony on your own and enjoy the unprecedented freedom this... W Gothiku to było takie minimalne symulowanie, nie? Open world offers. In true RPG fashion, you decide to mi się podoba, na pewno, ciemno w pizdzie, to ja uwielbiam. Meet numerous interesting characters, understand their inner motivations, and earn their respect by completing a series of elaborate... Trochę mi brakuje charakteru w tym, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Zobaczymy. Elaborate quests. How you solve or handle their problems depends entirely on your choices. No matter when, in what order, or if you do anything at all, the game will always respond appropriately to your decisions. Experience a complex and demanding combat system with satisfying character progression. Overcome your opponents using a variety of melee weapons. Eliminate them from a distance or learn the arcana of magic. Remember that each type of weapon behaves differently. Its effectiveness depends on training. I właśnie to też jedna z rzeczy była fajnych, jak trenowałeś bronię. Na początku jak trzymałeś miecz, to trzymałeś go jak sierota, nie? Ja pamiętam, w dwóch rękach, jak pogadałeś z trenerem i pierwsze punkty, jakby pierwszy próg przeskoczyłeś, to on ci mówi, pierwszy błąd świeżaków, jak walczą mieczem, to, że trzymają go kurwa oburącz, to jest miecz jednoręczny, używaj go tak! I wtedy zamiast tak, twoja postać trzyma go już tu. A później koleś ci mówi, najlepiej pierwszy atak wyprowadzać od dołu i twoja postać trzyma miecz na dole, nie? I to było takie... Trochę Case Kingdom... No, tak. W Kingdom Come też podobnie coś takiego było, nie? We're aware that when creating a remake of a beloved title, it is hard to live up to the expectations of its long-term fans. However, we feel there is room to develop the experience further by telling new stories from the colony. To jestem za. Nowe historie, bo robicie remake, to możecie dojebać kontentu, bo jakby bazowa gra nie była długa. Depending on those that diehard fans have known for more than two decades. We are also focusing our attention on enhancing many aspects of gameplay, such as diverse NPC routines and reactions, more complex crafting, and more rewarding character progression. Character progression. Czy wydacie więcej trenerów, więcej umiejętności, które rzeczywiście będą tak jak, tak jak bronie? Czy kurwa drzewko talentów mi dacie? Bo jak zobaczę drzewko talentów, to wyłączę tę grę. Despite the passage of time, Gothic remains in the hearts and minds of many players. With the possibilities of Unreal Engine 5 and a variety of modern features. Czy w Gothiku było wspinanie? Bo nie pamiętam. Autentycznie nie pamiętam, czy w Gothiku było wspinanie. Mogłeś wskoczyć na półkę i się podciągnąć, z tego co mi się wydaje. Dało się jakby na wysokość wejść. Ale takie wspinanie się po ścianie? Trzeba loading screen zamaskować. No, w to właśnie, do tego dążyłem, nie? Nie pamiętam, żeby było takie łożenie po ścianach. Gothic Remake will soon rekindle that love. Whether you've been a loyal fan for years or are just looking for a true RPG experience, welcome back to the colony. To co, chłopaki, ulu mulu? Nie, no ogólnie nie wygląda jakoś kurwa strasznie. Są rzeczy, które mi tak troszeczkę uwagę zwracają. Wspinanie się, na siłę wspominanie o tym, że o, świat by był bez ciebie też. Chuja by nie żył, bo bym gry nie odpalił, to jakby miał... Właściwie śmiesznie, bo to jest ten z tym komentarzem się zgodzę, nie? Że fajnie by było, gdyby to dobrze poszło, bo Gothic 2 to by był dopiero kurwa świat na rozjebanie tego wszystkiego. To co, Street Fighterek, koledzy? Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.